Cześć kochani, dzisiaj zrobimy trawnik. Tak, wcześniej robiłem zdjęcie, pokazywałem, więc jedziemy. Ustawiony mam środek. Tu już mam na górze zaznaczone zdjęcie. Pamiętajcie, że przy renderingach, a przy opcji nie będzie widzieć się zdjęcia. Jest to JPEG. JPEGa sobie ściągnąłem i to jest jakiś tam trawnik. Teraz, żebym sobie zrobił, mam Ctrl Tab, ponieważ tak sobie ustawiłem, prawym potniemy tu na dole. Chodziło mi o to, żeby jak będę miał, że pofałdować, sobie pofałdujemy teren. Tu mam kółeczko. Vertexy, edge, face tu mam, tak? Kropki, kreski, pola. Nazwijmy to tak po chłopsku. OK, naciskam G, żebym poruszał sobie. Mogę tak. O, jeszcze tak. O. Teraz znów G zrobię. Zmniejszę sobie pole i jedziemy o w dół. OK. Coś takiego sobie wymyśliłem. Shift-Tab. Wracam do obiektów, projektu, obiektu. No dobra. Z góry jest tak. Mogę jeszcze Shift-Tab. Subdivide. Inaczej. A. Sub. I teraz tak to mniej więcej wygląda. Dobra, mamy już to. I co? Trzeba by zrobić trawę. Trawę. Cyk. Mamy trawę. Jeszcze wrócę do... W tej chwili mamy emitery ustawione, a teraz będą... Proszę. Cyk. Ilość. Number. High length. Wysokość. Robimy... Na 6 cm. No, żeby było widać. Zrobię tu 50 tysi. Jest Enter. Mam gęsto. Jeszcze wszystkie. Dobra. Robimy rotację według Y. 180. Enter. O, zawsze spacją to. W SketchUpie spacja była. O, mamy coś takiego. Światełko możemy trochę podciągnąć. Skóry. O, jak macie ustawione. Nie to światełko, to mi uciekło. Go. OK. Jak macie ustawione podgląd, czy z boku. Zobaczcie. Mam ustawione tak. Teraz nie będzie mi się, tylko będzie mi ustawić w tej osi, kiedy mam tak. Zrobię sobie tu i zobaczcie, że wysokość mi się nie zmieniła. OK, sobie zobaczymy podgląd. Mamy włosy. Wróćmy do wersji. Włączę Advance. Według. Włączę Advance, tak. Fizyk. I tu. Możemy sobie tutaj podejrzeć, jak ten browning działa. Mamy już bardziej za pomieszane. Włączyłem sobie ten. I tyle, co byśmy mieli z trawnika, tak? Ze zdjęcia to fajnie wygląda, ponieważ mamy już kolory. On pobiera kolory z podłoża, nazwijmy jak to. To ogrodnicy mówią. Drag. Jakiś tam... Próbujmy na przykład coś w tym stylu. Dump. A mode dump.
A to wygląda, że możemy na dwie strony sobie zrobić coś. Więc to powoduje, że no, wystarczy nam jedno. To jest to. Viewport renderuje nam w ten sposób. Tak, teraz mamy source, mamy z face'a, a z wertykali mamy tak. O, proszę, można jakąś tam zrobić. Nadaliśmy i teraz jak mamy wertykale, to tu ustawię sobie dowolny. Co tam myśli? O, o myśli, zawiesił się. Zawiesił się. No dobra. Przejdzie mu to? Pewnie oblicza coś. Próbujemy z face'a. Można pole kukurydzy zrobić, nie? Coś takiego, powyłączamy i mamy trawnik. Okej, to ja na tyle, moje motyle.